Witam w kolejnym odcinku. Najczęściej zadawane przez Was pytania i odpowiedzi. Dzisiaj gościmy w sklepie Elite Sport Food. No co, jedziemy z tematem. Numer jeden. Alkohol, a treningi. Jaki mają wpływ, jaki ma wpływ alkohol? Czy bardzo ogranicza nam te możliwości treningowe? Moim zdaniem, jeżeli tego alkoholu nie jest za dużo, pijemy raz na jakiś czas symbolicznie, to nie powinno mieć to żadnego zgubnego wpływu. Czy alkohol spala mięśnie? Ja myślę, że ciężko do takiego procesu doprowadzić jednorazową, że tak powiem, imprezą. Bardziej będziemy czuli zubożone zapasy glikogenu. Nasze ciało będzie potrzebowało czasu na detoksyfikację, przez co te treningi na pewno ucierpią nam. Ja też mnichem nie jestem, raz na, że tak powiem, ruski rok zdarzy się coś wypić. I zazwyczaj to jest 1-2 dni, gdzie człowiek dochodzi do siebie, no i te treningi cierpią. Jeżeli oczywiście będziemy częściej zapodawali taki szok dla naszego organizmu, no to też w skali, powiedzmy, miesiąca czy pół roku więcej tych słabych treningów na pewno przełoży nam się na gorsze rezultaty. Więc alkohol czy sam w małej ilości szkodzi? Nie sądzę. Wszystko jest dla ludzi, ale też z umiarem. Temat numer dwa, czyli różnica w treningu na masie, na redukcji, jak to wygląda. Kiedyś powszechnie mówiło się, że na redukcji powinniśmy robić więcej powtórzeń, na masie powinniśmy ich robić mniej, tak nawet były takie zakresy, że 6-8 to jest masa, 10 plus powtórzeń to jest redukcja. Oczywiście z czasem się zweryfikowało, że to są bzdury. Pamiętajcie, że będąc w wykresie masy, mamy kalorii na surplusie, czyli spożywamy więcej niż nasz organizm potrzebuje. W takim wypadku, nawet gdy te bodźce treningowe, które dostarczymy, nie będą w 100% zaspokajały potrzeb rozwoju organizmu, to i tak będziemy odczuwali ten wzrost po prostu tych mięśni, tej naszych zdolności motorycznych, z racji tego, że będziemy mieli tej kaloryczności więcej. Sprawa ma się ciekawie, jeśli chodzi za to o etap redukcji. I tutaj powiem, że powinniśmy za wszelką cenę starać się zachować obciążenia, którymi pracowaliśmy w etapie masy. Dlaczego? Bo mamy deficyt kaloryczny, czyli spożywamy mniej kalorii niż potrzebuje nasz organizm. Organizm bardzo chętnie będzie chciał gubić masę mięśniową w pewnym etapie, kiedy już tej tkanki tłuszczowej będzie mało, a tylko odpowiednia stymulacja mięśni zapobiegnie temu, bo organizm będzie musiał podtrzymać tą masę mięśni po to, by sprostać wyzwaniom, którymi go bombardujemy, więc ciężary na redukcji nie powinny iść w dół, zdecydowanie. Tak jest moje zdanie. Kolejna kwestia, którą często pytacie, to jest sauna. Czy powinniśmy korzystać z sauny, trenując regularnie, siłowo? Sauna ma bardzo wiele właściwości, można powiedzieć nawet leczniczych, dla naszego organizmu. Jednak powinniśmy ostrożnie podchodzić do jej tematu, jeżeli mamy zaplanowany ściśle schemat treningowy, który obejmuje, powiedzmy, 5 treningów siłowych w tygodniu, gdyż sauna nas wypoci, ok? Otworzy pory, można powiedzieć, toksyny się uwolnią, ale jeżeli będziemy mieli, pamiętajcie, że nasze ciało składa się głównie z wody, jeżeli pozbawimy organizmu tej wody, to on nie będzie miał odpowiedniego środowiska do regeneracji, do treningu, więc jeżeli już mamy iść na saunę, ja proponuję pójść w dzień nietreningowy, zadbać w tym momencie o odpowiednie nawodnienie, ale też odpowiednią ilość sodu w diecie. Sód jest to taki, czynnik, który powoduje zatrzymanie troszeczkę wody w ciele, przez co jest też obecny w izotonikach. Nie odwadniamy się tak bardzo. Powinniśmy na to zwracać uwagę, a wtedy będziemy mogli korzystać i z dobrodziejstw sauny, i jednocześnie ciężko trenować na siłowni. Kolejny topik. Jak często powinniśmy zmieniać nasz trening? Moim zdaniem, jeżeli poćwiczymy już troszkę, będziemy wiedzieli, jakie ćwiczenia nam wchodzą. Jeżeli dane ćwiczenie czujemy, że stymuluje nam bardzo fajnie mięśnie, jeżeli non-stop progresujemy w tym, jednocześnie jeśli chodzi o obciążenie, jeśli chodzi o poprawienie tej sylwetki, to jaki jest sens zmiany tego? Możemy zmienić kolejność ćwiczeń, możemy zestawić ćwiczenia w super serię, serie łączone, gigant serię, ale fajnie by było, gdybyśmy poznali te ćwiczenia, które dla naszego organizmu są najlepsze indywidualnie, bo tutaj różnice pomiędzy ludźmi mogą być naprawdę spore. Na przykład ja, robiąc uginania ramion ze sztangą prostą stojąc, głównie odczuwam mięsień promienno-ramienny, tutaj mięśnie przedramion, nie stymuluje dobrze bicepsów.
Za to na przykład unoszenie ramienia ze sztangielką w podporze o wewnętrzną stronę uda idealnie izoluje mi biceps. A jak wiemy, na przykład z historii, Arnold Schwarzenegger głównie swoje ramiona zbudował przy uginaniu ze sztangą. Więc z jednej strony powinniśmy się wzorować na legendzie, ale też powinniśmy wziąć poprawkę na to, jak nasz organizm na to indywidualnie reaguje. I na koniec, na deser, taka wisienka, czyli przetrenowanie. Często wspominam o przetrenowaniu. Część z ludzi twierdzi, że to jest niemożliwe. Jeżeli mamy środowisko zapewnione do regeneracji, moim zdaniem to jest bzdura. Spróbujcie zrobić sobie 3 dni treningowe pod rząd. Nie dni treningowe, gdzie idziemy się lekko spompować. Podnosimy może trochę, ale nie są to ciężary submaksymalne. Zróbcie na przykład plecy, nogi i na przykład nawet niech by to była klatka piersiowa. Gwarantuję Wam, że trzeci dzień treningowy to będzie naprawdę słabizna. Dlaczego? Przecież uzupełniamy składniki odżywcze potrzebne do regeneracji. Dbamy o odpowiednią ilość snu. Zapewniamy odpowiednią ilość protein, czyli ta synteza protein ma miejsce. Bo jest jeszcze jeden czynnik, czyli układ nerwowy. Nasz układ nerwowy decyduje o tym, jaką siłę skurczu będzie miał mięsień. To on wywołuje impuls do mięśnia. Pamiętajcie, że mięsień może się zregenerować bardzo szybko. Jeżeli jeszcze korzystamy z wspomagania, no to wiadomo, że te procesy regeneracyjne są zwielokrotnione. Naprawdę mamy bardzo szybkie tempo regeneracji. Ale jak do tej pory nie wymyślono czegoś, by przeskoczyć przeciążenie układu nerwowego. Oczywiście możemy to odlec w czasie, jeżeli będziemy szczególnie odpowiednią ilość snu dbali. Tak samo nie będziemy przesadzali ze stymulantami, z kofeiną szczególnie. Ale jeżeli, nieładnie powiedziawszy, zajebiemy ten układ nerwowy, to nasze treningi to będzie padaczka. I pamiętajcie, że on się nie regeneruje w ciągu paru dni. To może być nawet kilka tygodni. Dlatego jeżeli w trakcie etapu treningowego poczujecie, że z sesji na sesję spada Wam wydolność, macie problemy ze snem, spadł Wam apetyt, to są typowe czynniki, które świadczą o przetrenowaniu. I też w takim wypadku zamiast ładować większą ilość jedzenia, powinniśmy zadbać po prostu o odpowiednią regenerację. I jak zawsze zachęcam Was do odwiedzenia kliniki mięśni, zadawajcie pytania, pytajcie śmiało, a my będziemy na bieżąco odpowiadać. Pozdro! Muscle Clinic w trosce o Twoje zdrowie.